Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na kolejny, trzeci już wielki test mikrofonów, słuchawek. W dzisiejszym filmie zobaczycie kolejny zestaw świetnych słuchawek dla graczy. Porównamy sobie ich mikrofony. Po prostu będziecie mogli w jednym filmie ciągiem posłuchać jakości mikrofonów tych wszystkich słuchawek. Co to są za słuchawki, będę mówił w trakcie też samego testu, a ceny tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tam są linki do najlepszych cen, z najtańszych sklepów z tymi właśnie modelami słuchawek. Jeśli chodzi o metodykę testów, nie zastosuję normalizacji w słuchawkach na mini jackach, ponieważ będziecie słyszeć poszczególne różnice, jeśli chodzi o głośność nagrywanego dźwięku. Wszystkie słuchawki na mini jackach będę podłączał do takiego urządzenia. Jest to cyfrowy rejestrator Tascam DR05. Tak więc dzięki temu dźwięk będzie bardziej czysty, niż gdybym podłączył do płyty głównej te słuchawki. Jeśli będą różnice w głośności, będą one wynikały z samej budowy mikrofonu, z samej budowy słuchawek. Po prostu dostaniecie w tej chwili surowy dźwięk z mikrofonów, bez żadnej obróbki, bez żadnego odszumiania, ulepszania dźwięku, po prostu czysty dźwięk nagrany rejestratorem cyfrowym. Natomiast słuchawki korzystające z własnych układów dźwiękowych na USB będą nagrywały właśnie tymi układami, też bez żadnego polepszania tych nagrań. Tak więc zaczynamy. Ok, moi drodzy, zaczynamy nasz test. Oto pierwsze słuchawki Creative Sound Blaster Inferno. Headset dość kompaktowy, dość lekki, niewielki, bardzo fajny, ponieważ z odłączanym mikrofonem i kosztujący wcale nie takie duże pieniądze. Jeden z najtańszych, o ile nie najtańszy, z prezentowanych w tym filmie. Podłączamy go do komputera poprzez mini jacka 3,5 mm, tak więc w ten sposób też jest w tym momencie podłączony do Tascama DR05. Jaka jest siła tego dźwięku, jaka jest jakość, możecie posłuchać sami. Tam tylko iż urządzenie, ten rejestrator cyfrowy Tascam DR05 ustawiłem na 70% mocy nagrywania, tak żeby te dźwięki nie były ani za ciche, ani też żeby nie były za bardzo głośne, tak żeby głośność się wychodziła poza skalę, ponieważ wtedy dźwięk robi się nieczysty. Jak widzicie, mikrofon jest elastyczny, mogę go sobie przybliżyć, oddalić, bardzo fajnie dopasować tutaj jego odległość do ust, tak żeby było mnie dobrze słychać, ale jednocześnie, żeby dźwięk był dobry, wyraźny. Myślę, że w tej chwili możemy test tego mikrofonu już zakończyć i przechodzimy do kolejnych słuchawek. A oto drugi headset, który będziemy testować. Słuchawki Logitech G230. Model posiadający bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Słuchawki dobrze wykonane, wygodne i z mikrofonem, którego co prawda nie odłączamy, ale możemy go sobie odgiąć w górę, tak żeby nam nie przeszkadzał. Są to słuchawki już dość długo występujące na rynku. Co do mikrofonu, posiada on taki elastyczny przegub, możemy go sobie w ten sposób też dobrze dopasować, jeśli chodzi o odległość od ust. Jak jest ten dźwięk z mikrofonu podłączonego poprzez mini jacka, słyszycie sami w tej chwili. Więc co do modelu GE230, mamy już pogląd na jakość dźwięku, na głośność tego dźwięku, a teraz przechodzimy do modelu troszeczkę bardziej zaawansowanego. No dobrze, moi drodzy, w tej chwili widzicie kolejne słuchawki od firmy Logitech. Bardzo podobne, a właściwie identyczne do modelu G230. Natomiast jest to model G430. Różni się nie tylko kolorem, ale też tym, że w zestawie mamy dołączony własny układ dźwiękowy na USB do tych słuchawek. Także mikrofon podłączamy do tej przejściówki, dlatego w tej chwili mamy dźwięk cyfrowy z mikrofonu. Jak to często bywa na USB, taki dźwięk jest głośniejszy, wyraźniejszy i co jest też plusem, że ta karta USB ma funkcję odszumiania mikrofonu, czyli po prostu pozbywamy się zbędnych dźwięków z otoczenia. I mikrofonu tych słuchawek możemy używać dwojako. Jeśli podłączymy go sobie poprzez mini jacki, to wtedy będzie brzmieć dokładnie jak ten model G230, którego słuchaliście przed chwilą. Natomiast jeśli podłączymy sobie tą kartę dźwiękową na USB, wtedy dźwięk właśnie zmienia się w taki sposób i brzmi dokładnie tak, jak teraz go słyszycie. Tak więc model Logitech G430 przetestowany pod względem mikrofonu. Przechodzimy do kolejnych słuchawek. Słuchawki, które teraz widzicie, to SteelSeries 5 HV3. Nie ukrywam, że ulubiony model tej firmy, poza słuchawkami SteelSeries Siberia V2 i V3.
5 HV3 to niewielki, bardzo wygodny i bardzo dobrze grający headset z bardzo przeciętnym mikrofonem. Mikrofon jest o tyle fajny, że tak samo jak w Cyberiach V2 jest to taki kawałek tworzywa, który możemy zwinąć w tą muszlę, po prostu go wsuwamy i nam się chowa. Bardzo elastyczny, możemy go bardzo dobrze dogiąć, dopasować do naszych aktualnych potrzeb. Natomiast jaka jest jakość tego dźwięku, możecie w tej chwili posłuchać i ocenić sami. Dodam tylko, że są to słuchawki podłączane tradycyjnie, czyli poprzez mini jacka 3,5 mm. No i zapraszam na test kolejnego modelu. A oto headset, który większość stałych widzów mojego kanału kojarzy bez problemu, czyli HyperX Cloud, tym razem w wersji drugiej. I tutaj również, podobnie jak w przypadku Logitechów G430, mamy dwie opcje podłączenia mikrofonu. W tej chwili słyszycie mikrofon nagrywany poprzez cyfrowy rejestrator Tascam DR05, czyli podłączenie poprzez mini jacka. Ale za chwilkę przejdziemy na dźwięk nagrywany poprzez USB. Ponieważ tak samo jak słuchawki Logitech G430, także HyperX Cloud 2 mają dodatkowy układ dźwiękowy, czyli taką kartę zewnętrzną podłączaną na USB, gdzie podłączamy sobie nasze mini jacki od słuchawek i wtedy możemy uzyskać przede wszystkim wirtualny dźwięk 7.1 oraz po prostu mamy niezależny układ dźwiękowy, więc też jest to jakaś zaleta. I w tej chwili przechodzimy na test łącza USB. No dobrze, i w tej chwili już kartę dźwiękową mam podpiętą pod USB, kartę dźwiękową od zestawu HyperX Cloud 2. Dlatego już omijamy moją kartę dźwiękową z komputera i dźwięk nagrywany jest bezpośrednio przez ten układ USB. Możecie sami ocenić, jak bardzo się różni od wersji nagrywanej przez mini jacki. Myślę, że usłyszycie różnicę w jakości przekazu oraz w głośności bez problemu. Generalnie słuchawki HyperX mają same w sobie dobry mikrofon, nieważne jak to podłączymy, czy poprzez mini jack, czy poprzez USB. No i pora, moi drodzy, na ostatni dzisiaj headset. No i oto ostatni headset w dzisiejszym teście. Rockcat Cave XTD 5.1 Analog, czyli analogowa wersja już dość znanych słuchawek. Dlaczego analogowa? Ponieważ nie mamy w zestawie układu cyfrowego na USB, tylko cztery analogowe mini jacki, które podłączamy do naszej karty dźwiękowej. Trzeba tutaj mieć kartę dźwiękową przynajmniej 5.1 obsługującą. Słuchawki posiadają też wtyk USB, ale nie dlatego, że jest jakiś układ na USB, tylko po prostu, żeby zasilić te słuchawki, ponieważ są to słuchawki True Surround 5.1, posiadają faktycznie po 3 głośniki w każdej słuchawce. Tak więc mikrofon mamy podłączany typowo poprzez mini jacka. W tej chwili nagrywam oczywiście przez Tascama DR05. Możecie posłuchać jakości, głośności tego nagrania i ocenić sami, jaki poziom prezentuje mikrofon tych słuchawek. Tak więc słuchawki przetestowane, przejdźmy do podsumowania. Ok, moi drodzy, zobaczyliście i posłuchaliście kilka bardzo fajnych headsetów w akcji. Przetestowaliśmy ich mikrofony. Myślę, że różnice w jakości, w głośności nagrywania były bardzo wyraźne. Dlatego macie w tym filmie pogląd, jakiego dźwięku spodziewać się od danego headsetu. No i też bardzo dobrze widać, że różnice w jakości są ogromne i też nie zawsze droższe headsety mają lepsze mikrofony. Czasami to te tańsze dominują. Tak samo było też w dwóch poprzednich testach dźwięku. Jeśli chcecie posłuchać innych mikrofonów, innych headsetów, to zapraszam do dwóch pozostałych filmów. Jest tam przetestowanych ładnych kilkanaście modeli. Mam nadzieję, że test był ciekawy. Jeśli Wam się podobał, to łapkujcie w górę. Polecajcie znajomym, subskrybujcie, przyczyniacie się tym samym do szybszego rozwoju kanału. Ja jestem za to Wam wdzięczny. Widzimy się w kolejnych filmach, czyli rozpakowaniach, testach, porównaniach i innych materiałach mojego autorstwa. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!